prawdziwa podróż sentymentalna, nigdy jakimś kibolem nie byłem, ale wszyscy mieli na osiedlu, czy to... Jak zawsze, ten sam problem, nigdy się nic tam nie chce zmieścić. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj problem szafy, pewnie wszystkim doskonale znany. Mamy tyle rzeczy, co de facto nie potrzebujemy. I dzisiaj trzeba zrobić z tym porządek. A zresztą niedawno był też początek roku, no to czemu nie? A więc zaczynamy. Kiedyś natknąłem się, nie wiem, czy podczas oglądania jakiegoś dokumentu, czy słuchania jakiegoś podcastu, mniejsza z tym, taki projekt, nie wiem, znany dość szeroko chyba w gronie prawdopodobnie kobiet, bo to one najczęściej mają szafy pękające w szwach. I ten projekt się nazywał 333. Polecam zapoznać się w internecie, pisać sobie w Google projekt 333, jakikolwiek tam link nie otworzycie, to coś więcej o nim poczytacie. Ale w skrócie wygląda to mniej więcej tak. Przez 3 miesiące wybieramy sobie 33 rzeczy, w których będziemy chodzić de facto na okrągło. Bo zazwyczaj jest tak, że ubieramy tylko te rzeczy, które nam się podobają, które są wygodne i które lubimy. A więc tak naprawdę po co nam ta cała reszta? No właśnie, po co? Czas z tym zrobić porządek. I ja tak zamierzam. Może nie będzie to stricte 33 rzeczy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo czemu by nie spróbować, prawda? Eksperymenty są fajne. Jedna ważna rzecz. Odzież sportowa, skarpetki i bielizna się w to nie wlicza. Całe szczęście, bo inaczej bym musiał chodzić chyba nago. Moi drodzy, są dwie rzeczy, bo projekt jest o tyle fajny, że możesz te swoje rzeczy, które ci się nie podobają, spakować na karton i odłożyć. Albo jest też drugie rozwiązanie. Po prostu te rzeczy, które ci się nie podobają, nie lubisz lub straciły twoją sympatię, pakujesz i wrzucasz do kontenera dla osób potrzebujących. To takie proste. Garniak, w którym byłem na studniówce. Oczywiście pierdylion lat temu, ale cały czas wisi w szafie. Nawet znalazłem zapinkę. Był kwiatek, ale odleciał. Starość. Przebieranie rzeczy trwa najlepsze. Prawdziwa podróż sentymentalna. Nigdy jakimś kibolem nie byłem, ale wszyscy mieli na osiedlu, czy to szalik Zagłębia, czy to na przykład unikalny szalik swojego osiedla. Też taki miałem, jak wszyscy. No i proszę, całkiem niezła sterta się zebrała. Nawet niektóre rzeczy jeszcze mają metki, ale po przymierzeniu stwierdzam, że nie. Parę krawatów się znalazło. Także całkiem. Garniak w ogóle i kurtka zimowa też. Także dwie katany. Nieźle. A więc pozostaje odwieczny dylemat. A ten dylemat to koszule z krótkim rękawem. Ja lubię i w lato fajna sprawa, bo człowiek się nie przegrzewa. Ale ponoć w oczach kobiety, taką usłyszałem kiedyś frazę, słowo, że facet w krótkiej koszuli wygląda jak lodziarz, jakby sprzedawał lody. No ja się z tym zgodzić nie mogę, no ale cóż, muszę pomyśleć, co z tym fantem zrobić. A dlaczego się nie mogę zgodzić? Bo ciężko pod tym względem o logikę. Bo jak ma długą koszulę i jest gorąco, to tak podwija te rękawy. Więc wygląda jakby był w krótkiej, w sensie z krótkimi rękawami. A więc...
Zastanawiające. Ta logika. I pewnie jakiś Giorgio Italiano fashionista by mi tutaj powiedział, ale podwija się tylko troszeczkę i tak dalej. No okej, podwija się trochę bardziej, trochę mniej. Ja postanowiłem, że jednak jakąś część zostawię, coś tam usunę. W końcu to ja się mam czuć dobrze w tym, jak chodzę, jak wyglądam, a nie na pokaz, w sensie dla innych ludzi. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Trzeba pozostać po prostu sobą. Zanim, moi drodzy, wam pokażę końcowe efekty projektu 33 lub 333, jak to woli, polecę sobie pobiegać. Tak jest. I nie zabieram was dzisiaj ze sobą. I zabieram też słuchawek, bo coś mi szumi w uszach. Nie wiem, może głupota mi wychodzi. Ale lecę. Do zobaczenia za chwileczkę. Pobiegane, a więc czas na szybką kompresję czasu. Już jestem z powrotem, ale chyba czegoś mi brakuje, a więc momencik. I już nie świecę klatą, a więc zaczynajmy. A więc, moi drodzy, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, osiem rzeczy. Tutaj mamy dwa swetry, dwie bluzy na zimniejsze dni. 10 podkoszulek, musicie mi wierzyć, dwie pary spodni, trzy krótkie, no i te jedne, które mam na sobie. No i plus do tego, to się nie liczy, bo to do biegania, wiosenne, jesienne, wiadomo, płaszcz do garniaka. A więc wychodzi 29 plus kurtała na co dzień, to jest 30. No tam ponoć jeszcze jakieś buty się liczy i tak dalej, ale pomijmy ten temat. No i oczywiście zostają te jeszcze z krótkim rękawem. Póki co część, że tak powiem, odwaliłem, część idzie na utylizację, część zostaje. I pomyślę jeszcze, zobaczymy, co to wyniknie z nimi po prostu. A więc myślę, że ten projekt 333 mogę powiedzieć, że jest jak najbardziej udany. I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, która mi się przypomniała. Chyba się nie liczy jeszcze takich rzeczy typowo domowych, jak na przykład dres czy inne tam patałaszki do sprzątania i tym podobne rzeczy. Ale to trzeba byłoby zweryfikować. Także coś tam sobie zostawcie, w razie czego. A więc, moi drodzy, jak najbardziej polecam, aby sobie coś takiego zrobić. Za mną sterta rzeczy, którą trzeba jeszcze zapakować. Na dzisiaj, moi drodzy, to było tyle, bo jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. A więc, moi drodzy, do zobaczenia, jak zwykle, już całkiem niedługo. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!